Dzień dobry Państwu. W każdym sklepie Castorama możemy dokonać zakupu swojej wymarzonej pilarki łańcuchowej. Gdy już taką posiadamy, powinniśmy wiedzieć, jak należy o nią zadbać. Zdejmujemy łańcuch, odkręcając śruby mocujące. I czyścimy rowek prowadnicy. Przy okazji sprawdzamy, czy prowadnica nie ma ubytków. Jeżeli takowe powstały, wyrównujemy je pilnikiem płaskim. Prowadnica ulega zużyciu tylko z jednej strony. Pamiętajmy więc o obracaniu jej regularnie o 180 stopni. Sprawdzamy zębatkę napędową. Nie powinna wskazywać śladów nadmiernego zużycia. Dobrze naostrzony łańcuch ma właściwą wydajność i ułatwia pracę. Do ostrzenia łańcucha używamy specjalnego prowadnika pilnika. Kładziemy go na górną płytkę i ograniczy głębokości. Ustawiamy pilnik pod odpowiednim kątem. Ogniwa tnące należy ostrzyć zawsze od strony wewnętrznej. Zmniejszy to siłę potrzebną do ich naostrzenia. Najpierw ostrzymy zęby tnące z jednej strony prowadnicy. Po zakończeniu obracamy piłę i ostrzymy zęby z drugiej strony. Jeśli chcemy mieć profesjonalnie naostrzony łańcuch, ostrzenie zlećmy w serwisie Castorama, który znajduje się w każdym z naszych sklepów. Po naostrzeniu zębów należy sprawdzić wysokość ograniczników. Jeżeli ogranicznik jest zbyt wysoki, łańcuch traci swoją wydajność. Natomiast jeżeli jest zbyt niski, wióry są za grube i łańcuch szybko się niszczy. Głębokościomierz, szablon kładziemy na każdy element tnący. Wyrównujemy pilnikiem wystający ogranicznik ogniwa. Zaokrąglamy ogranicznik, aby nadać mu właściwy kształt. Po odkręceniu nakrętek mocujących pokrywem sprzęgła i hamulca, napięcie łańcucha regulujemy śrubokrętem, dokręcając lub odkręcając śrubę regulacyjną. Umiejscowienie śruby napinającej zależy od rodzaju pilarki, jednak najczęściej znajduje się ona u nasady prowadnicy. Łańcuch jest dobrze napięty, gdy przesuwa się swobodnie w prowadnicy przy zimnym silniku. Ogniwa nie wysuwają się z rowka prowadnicy podczas prób podniesienia łańcucha. Utrzymanie właściwego napięcia łańcucha polepsza bezpieczeństwo pracy i przedłuża trwałość łańcucha. Nie wolno zapomnieć o regularnym smarowaniu kółka zębatego na końcu prowadnicy. Nigdy nie używajmy piły bez oleju. Jego niewystarczająca ilość może doprowadzić do zakleszczenia łańcucha. Pilarki spalinowe posiadają dodatkowo filtr powietrza. Należy go czyścić regularnie, zwłaszcza gdy pracujemy w miejscu zapylonym. Gdy nie będziemy używać pilarki przez dłuższy czas, pamiętajmy o opróżnieniu zbiornika z paliwem. Dziękuję za uwagę. Thank you.